Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Ten jak zawsze zaczynałem od mówienia sentymentu wobec ryzyka. No, jeśli chodzi o piątkową sesję na Wall Street, tutaj widzieliśmy poprawę nastrojów po czwartkowej wyprzedaży. W największym stopniu wzrósł technologiczny Nasdaq, a spółki przemysłowe pozostawały blisko punktu odniesienia. To oczywiście sugeruje, że głównym czynnikiem, czy tym motorem napędzającym wzrosty były oczekiwania związane z polityką monetarną. I tak faktycznie było, czyli rynek ponownie zaczął zastanawiać się nad terminem pierwszej obniżki stóp procentowych i tak jak lepsze od oczekiwań czwartkowe dane PMI oddaliły ten termin, to w piątek indeks Uniwersytetu Michigan wskazał na obniżenie oczekiwań inflacyjnych, to zdjęło trochę presji z Fedu, a zatem rynek zastanawiał się, czy faktycznie wcześniej nie będzie tej obniżki stóp procentowych. I to był ten czynnik, który pomógł inwestorom na Wall Street. Jeśli chodzi o sam indeks Uniwersytetu Michigan, to był to finalny odczyt. Finalny odczyt, jeśli chodzi o nastroje amerykańskich gospodarstw domowych, okazał się lepszy od wstępnego. Jeśli chodzi o oczekiwania inflacyjne, no to tutaj zarówno krótkoterminowo, jak i długoterminowo okazały się poniżej tego, co wskazywały wstępne dane, czyli te dane były taką ulgą dla rynków i stąd lekkie odrakowanie czwartkowej wyprzedaży. No cały czas pozostajemy blisko historycznych szczytów, S&P 500 w tym momencie na poziomie 5320, dobre nastroje podczas piątkowej sesji przełożyły się także na dzisiejszy handel w Azji, na start sesji na starym kontynencie. DAX widzimy, że próbuje wrócić w okolice 18 800 punktów. No ale dzisiaj święto w Stanach, święto w Wielkiej Brytanii. No z tego tytułu po prostu ta zmienność na rynku może być niższa. Ja bym tutaj nie spodziewał się jakichś większych przetasowań. No przyjdzie na nie poczekać zapewne do drugiej połowy tygodnia, jak nie przyszłego tygodnia, kiedy będziemy poznawać najważniejsze dane ze Stanów Zjednoczonych, czy też na przyszły tydzień zaplanowane jest posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, no i zapowiadana wcześniej obniżka stóp. Zatem to będzie takie ważne wydarzenie, jeśli chodzi o bankowość centralną. Jeden z największych banków centralnych jako pierwszy ma przejść do łagodzenia polityki monetarnej, ale co ważne i co podkreślali dzisiaj chociażby przedstawiciele ZBC, obniżki stóp procentowych nie oznaczają, że ta polityka monetarna stanie się od razu łagodna. Będzie ona pozostawała restrykcyjna przynajmniej do końca roku, no ale to jest standardowe stwierdzenie bankiera centralnego. Obniżka stóp procentowych nie oznacza, że te warunki monetarne od razu będą akomodacyjne. Euro-dolar tymczasem odbija, ale w umiarkowanym stopniu, a para znajduje się w okolicy 1,0850. Tą małą zmienność widać także na rynku USD/JPY, gdzie notowania są poniżej 157 jenów za każdego dolara. To, na co ja bym zwrócił uwagę, to przede wszystkim złoty, który cały czas pozostaje bardzo mocny. Jesteśmy w okolicy ostatnich minimów, można powiedzieć ubijanie dna, no ale niech pojawią się dane osłabiające amerykańską walutę, no i od razu będziemy widzieli nowe szczyty na złotym i nowe minima, czy to na rynku euro.pl, czy USD.pl, także sentyment wobec złotego cały czas jest bardzo pozytywny. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, to jest ono praktycznie puste, ze względu chociażby na święto w Stanach Zjednoczonych, no ale w Europie poznaliśmy indeks IFO, który uważany jest za najlepsze źródło informacji na temat sytuacji w Niemczech, no i tutaj dane takie same jak przed miesiącem de facto, a rynek oczekiwał niewielkiej poprawy. Dane per saldo spójne z tym, co poznaliśmy w ubiegłym tygodniu, jeśli chodzi o wskaźniki PMI. Jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym, ropa odbija po ubiegłotygodniowych spadkach, co potwierdza, że pozostajemy w trendzie bocznym, no a końcówka ubiegłego tygodnia to było takie zejście do takich najniższych poziomów na przestrzeni ostatnich tygodni. W tym momencie baryłka WTI po 78 dolarów, no bardzo dobrze znany poziom. Tutaj nic nie wskazuje w najbliższym czasie, żebyśmy mieli jakieś istotne wahanie na rynku, jeśli chodzi o sytuację popytową czy podażową. Odbijają także notowania złota po ubiegłotygodniowej wyprzedaży, no ale to jest oczywiste, bo te oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych uległy, no były niższe niż pierwotne dane, no i to zrodziło nadzieję na to, że Fed w końcu może jednak myśleć o tych obniżkach stóp procentowych wcześniej niż przed końcem roku. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia mNewsa.
Pozdrawiam i do usłyszenia.